Przepis na tą dietę postu przerwanego znalazłam w internecie. No i na śniadanie będę jadła dzisiaj płatki, banana, suszone śliwki, posypane to jest ziarnami słonecznika i polałam łyżką miodu. Tak to właśnie wygląda. Ja nie przepadam za takimi zdrowymi śniadaniami, ale jak 16 godzin nie jadłam, no to teraz jest po prostu niebo w gębie. Na przekąskę przygotuję sobie koktajl. I do przygotowania mojego koktajlu potrzebuję pomarańcze, jabłuszka i syrop klonowy. Szpinak i cytryna jeszcze. O, widzicie jak to wygląda? Pokrzywię się, ale przynajmniej będę wiedziała, że coś wypiłam. Taka przekąska to za mało. Obiad mam w miarę smakowity. Szybko wam powiem, co jest, bo jestem taka głodna, żebym wciągnęła to wszystko naraz. Mam filet z indyka pieczony z limonką w piekarniku, ryż i sałatka ogórkowa. O, ogórek. Fajny patent z tą limonką do indyka. Melon i szynka parmeńska. Ja nie przepadam też za szynką parmeńską. Ona już nawet wytwarza taki specyficzny zapach. Śmierdzi szynką. Uwaga, za chwilę moje okno żywieniowe się kończy, a ja jestem tak cholernie głodna, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. I na kolację będę jadła dwie kromki pełnoziarnistego chleba z kozim serem i pastą z bakłażana. Do tego mam suszone pomidory i pieprz i sól do smaku. Takimi dwiema kanapeczkami to ja się nie najem. Na całą noc, na kolejne 16 godzin. W nocy nasz organizm jest nastawione na intensywną regenerację, a także oczyszczanie z toksyn. Założenie postu żywieniowego jest takie, że chcielibyśmy, żeby te procesy regeneracyjne trwały dłużej, dlatego też zaczynamy jeść później.